Adam Sikora, operator z Mikołowa. Jak słyszysz to określenie miejsca twojego pochodzenia, to dla ciebie jest to istotne? No istotne, bo wiesz, jeśli ktoś wie, no to wie, że z Mikołowa był Rafał Wojaczek. To nazwisko tak ustanawia jakość Mikołowa, że to tylko zaszczyt, jak ktoś mówi, że jestem Mikołowa. I w ogóle Mikołów jest dobrze kojarzony, pomimo, że to jest bardzo smutne miejsce, bardzo jest to smutne, depresyjne miejsce, ale może dzięki właśnie temu tam jest siedlisko wybitnych poetów i pisarzy, którzy kontynuują to, co tam Rafał Wojaczek kiedyś rozpoczął. I gdziekolwiek nie jestem, to Mikołów jest bardzo rozpoznawalny właśnie poprzez literaturę. I jest ta chwała, aureola literacka, więc bardzo się cieszę, jak ktoś mówi, że jestem z Mikołowa. Z Mikołowa, co? Reżyser, scenarzysta i operator filmów dokumentalnych oraz fabularnych, ale także pedagog Adam Sikora. Bardzo ciekawy artysta, niezwykle wyczulony w swojej twórczości dokumentalnej na kondycję współczesnego człowieka, na ludzi słabych, odrzuconych, wykluczonych. No, jego kariera operatora filmowego no to ma wymiar europejski, bo współpracował z najwybitniejszymi twórcami. Pochodzi z Mikołowa. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Katowickim Ośrodku Telewizji Polskiej, tworząc wiele nagradzanych realizacji. Do dziś cieszy się uznaniem znaczących postaci świata filmu. Podoba mi się taka oszczędność i taka klasyczność ustawiania kadrów, pewien porządek obrazów, przy pomocy których Sikora pokazuje świat, przez co uzyskuje również pewną skrótowość i pewną dużą, olbrzymią, powiedziałbym, siłę estetyczną. Jest wielokrotnie nagradzany, zrobił międzynarodową karierę, został także członkiem Europejskiej Akademii Filmowej. Umiejętności okiełznania różnych demonów i niezwykłej precyzji w realizowaniu swojej wizji filmu. Wrażliwy artysta, który miał wiele propozycji zamieszkania i pracy za granicą. Jego serce pozostało na Śląsku. Jesteś niespełnionym malarzem, sam tak o sobie mówisz. Drugim wyborem była fotografia, ale nie było odpowiedniej szkoły. Wybrałeś więc studia operatorskie i dostałeś się z pierwszą lokatą. No tak, to jakiś był zbieg okoliczności, może nie było lepszych po prostu. Ale rzeczywiście tak było. Tak było. To jak, dokładnie jak mówisz, że malarstwo nie wyszło, fotografia przejęła trochę funkcję malarstwa i w związku z tym no, postanowiłem studiować fotografię, ale nie było, okazało się wtedy, takiej możliwości. No więc siłą rzeczy zdawałem do szkoły filmowej do Łodzi i pamiętam, że to była w ogóle moja pierwsza wyprawa do tak zwanej Polski. To znaczy nigdy z Mikołowa przekroczyłem granicę. Jak się ta rzeka graniczna nasza nazywa? Brynice. Pierwszy raz w Sosnowcu, przejechałem przez dworzec w Sosnowcu, potem Piotrków Trybunalski. To wszystko nagle mi się jakiś wydał kompletnie inny świat. No i tak to się potem potoczyło, że w tej Łodzi
kilka lat spędziłem, ale to dobrze wspominam, dobre czasy. Szkoła spełniła Twoje oczekiwania? Tak, szkoła filmowa w ogóle, a szczególnie ten Wydział Operatorski w Łodzi, no to tam byli sami wybitni wykładowcy, profesorowie, wybitni polscy operatorzy. Jerzy Wójcik, taki mogę powiedzieć mój taki duchowy mentor, ponieważ Wójcik nie tylko uczył nas rzemiosła operatora filmowego, ale też nadawał temu pewne takie znaczenie teoretyczne, prawda? To były bardzo ciekawe zajęcia z Wójcikiem. No, Mieczysław Jachoda, wybitny operator, Wiesiusz Dort, który współpracował z Kucem przy wszystkich tych filmach śląskich. No także no to był fantastyczny czas, fantastyczny. Po studiach w latach 90. zaczynałeś w telewizji, zaczynaliśmy zresztą razem i to były dobre czasy dla telewizji. Ułatwiano wtedy start młodym, poszukiwano ambitnych produkcji. Tak, no to był dobry czas, bo wiesz, to nie był łatwy czas, bo no, wszystko zmieniło się, prawda? I cały ten system kinematografii nagle się zmienił, prawda? Że przestały funkcjonować wytwórnie i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie miejsca, w których dotychczas jakby absolwenci szkoły filmowej mogli znaleźć pracę, one przestały istnieć, więc siłą rzeczy trzeba było no szukać jakichś innych rozwiązań. A w związku z tym, że byłem z Mikołowa, więc do telewizji w Katowicach miałem niedaleko, tu miałem też rodzinę, więc tak postanowiłem się związać zawodowo z tym miejscem, chociaż zdawałem sobie sprawę, że to jest niebezpieczne bardzo, prawda? Ale tak jak mówisz, że to był bardzo dobry moment telewizji, bo telewizja też publiczna przejęła jakby tą funkcję mecenasa właśnie ciekawych projektów z pogranicza filmu, telewizji, teatru telewizji, prawda? I dzięki temu naprawdę zrobiliśmy, myślę, bardzo dużo, bardzo ciekawych projektów. Każdy inaczej opowiada świat, inaczej go ogląda. Ty wybrałeś w końcu film, chyba tą największą miłością jest film dokumentalny. Mówisz o sobie, że masz charakter kontemplacyjny, próbujesz świat zamykać w obrazach. Filmy są prawie nieruchome. No są nieruchome, tak. A nie wszystkie są nieruchome, no niektóre trochę są, znaczy no nie jestem ortodoksą, prawda, no jeżeli pracuję jako operator, prawda, no bo to główny jest jakby mój zawód, który wykonuję, no to oczywiście muszę jakby szukać takiego języka wizualnego do filmu, który współgra z tematem filmu, no więc nie zawsze to jest taka formuła bardzo statycznych zdjęć do filmu, no bo zdarzają się filmy, w których jakby no, robię coś zupełnie innego, także... Ale to, czy to jest tak, że za pomocą języka fotografii szukasz języka dla filmu? Nie, to jest, wiesz, tego nie można połączyć, bo jednak fotografia jest zupełnie innym oglądem. Znaczy można jakby korzystać z takiego doświadczenia, które wynosi się z fotografii, natomiast film jest jednak zupełnie innym oglądem, no bo jest związany z ruchem po prostu, prawda? Znaczy jest związany z ruchem postaci, bo fotografia jest jednak pewnego rodzaju zastygniętym obrazem, natomiast ruch obrazu filmowego ma ciągłość i to jest dosyć zasadnicza różnica, bo ta ciągłość powoduje obrazu, kontynuacja obrazu powoduje to, że inaczej się myśli o obrazie. Ta ciągłość ci przeszkadza? Nie przeszkadza mi ta ciągłość, chociaż bardzo często ją zatrzymuję i jak robię swoje projekty takie bardzo autorskie, bardzo niszowe takie, to zatrzymuje się, prawda? Bo rzeczywiście widzę coś, jakiś ogromny potencjał w nieruchomym, statycznym obrazie, który jest właśnie, tak jak wspomniałaś, rodzajem takiej medytacji. Ile w Twojej pracy operatorskiej jest techniki, technologii, a ile kreacji artystycznej?
No, trzeba wiedzę posiadać. To jest absolutnie niezbędny warunek wykonywania tego zawodu. Za moich czasów to była bardzo rozległa wiedza, bo to była wiedza dotycząca negatywu, fotochemii. No, bardzo, to była wyłącznie taśma filmowa wielu wtedy. Elementów, prawda? Bo to się pracowało głównie na taśmie filmowej i też rodzaj takiej odpowiedzialności był znacznie... No myślę, że większy, prawda? Bo nie jednak, można było zepsuć tyle razy. Jak profesor Jachada, wybitny operator, mówił swoim niskim głosem, operator jest jak saper, myli się tylko raz. I rzeczywiście się było, bo błąd w takim, ja mówię o prostych rzeczach, błąd w naświetleniu negatywu powodował to, że film był zdyskwalifikowany, prawda? Więc to była bardzo poważna odpowiedzialność. Teraz ja nie mówię, że jest mniejsza ta odpowiedzialność, ale technika cyfrowa jednak już daje taką możliwość kontroli obrazu na poziomie realizacji tego obrazu, prawda? Więc tu ten moment takiego napięcia i adrenaliny i zawału serca i posiwiałych włosów trochę odpada, ale też jest to cały czas połączenie wiedzy technologicznej z jakąś intuicją artystyczną. Ile w tym tej intuicji artystycznej? To wiesz, widać od potem jakości zdjęć, prawda? Bo zazwyczaj wszyscy posiadają tą samą wiedzę, a jednak jedni robią ciekawsze zdjęcia filmowe, a inni robią mniej ciekawe. Na ile operator w filmie fabularnym jest autorem? Jak wygląda twoja relacja, współpraca z reżyserem? No wiesz, to jest skomplikowane pytanie, bo to też zależy od reżysera, prawda? Czy jest to reżyser, który ma pełną taką koherentną wizję swojego filmu na każdym poziomie, scenariuszowym, dramaturgicznym i też wizualnym, wtedy ta współpraca operatora z reżyserem być może jest tej natury, że operator jakby realizuje czy wspomaga tą wizję reżysera. Natomiast są reżyserzy, którzy skupiają się jakby wyłącznie na wartościach jakby dramaturgicznych, scenariuszu, pracy z aktorem i pozwalają operatorowi tworzyć tą warstwę wizualną, właściwie autonomicznie, prawda? Z jakim lepiej ci się pracuje? Ja przyznam, że i z jednymi, i z drugimi mi się bardzo dobrze pracuje, prawda? To nie jest tak, że mam jakieś preferencje tutaj. Mikołów, była o nim mowa, Śląsk to ważne miejsce zakotwiczenia, wracasz, próbujesz się uwolnić od tego piętna. Wiesz, jest tak, prawda? Bo czułem już się zmęczony Śląskiem, natomiast teraz wreszcie udało mi się uciec. Bo całkiem nawet fizycznie się udało. Bo dużo czasu spędzam w Kotlinie Kłodzkiej, w górach i przyznam, że wreszcie uwolniłem się od Śląska. Chociaż nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe, bo to jest strasznie jakieś poważne obciążenie. Wiele filmów twoich krąży wokół właśnie śląskiej tematyki. Bluesmeni, Sówka Erwin, czy Miłość w mieście ogrodów. Jesteśmy tutaj zresztą w przestrzeni tego filmu w fabryce porcelany. Byłeś zafascynowany takimi osobowościami jak właśnie Erwin, Sówka czy Kyks. Mówisz, że trudno o nich nie opowiadać. No tak, bo rzeczywiście tak jest, że na początku to były filmy właśnie związane jakby z przestrzenią, prawda? Bo to mnie fascynowało, szczególnie te lata 90., prawda? Jak nastąpił ten kolaps, jak te wszystkie ogromne huty, kopalnie nagle stały się puste i to były fantastyczne wszystko jakieś scenografie, takie niesamowite scenografie, prawda? Zresztą wykorzystaliśmy to z Lechem Majewskim przy filmie Angelus, prawda? Ale to właśnie był rodzaj takiego bardzo atrakcyjnego, wizualnego tła. Oczywiście wpisywaliśmy w to ludzi, ale ludzi właśnie typu Erwin Sówka, prawda? Czyli twórców tak zwanych, prawda? Natomiast normalny człowiek jakoś tak niechętnie tam był postrzegany w tym wszystkim, jakby wydawało się niepotrzebny. Natomiast później
też postanowiłem jakby zwrócić uwagę na to, co się też z ludźmi stało w tej przestrzeni, prawda? I stąd film dokumentalny Boże Ciało i potem wspólny też nasz film z Ingmarem Ulquistem Ewa, który traktował już nie tylko o przestrzeni, ale traktował o konkretnych przemianach, prawda? O tym, co stało się z ludźmi na skutek tych przemian. Prawda? Prasa pisała o tobie Piewca Śląska, jego ludzi, codziennych radości i zmartwień. Porównywano cię do Kuca. Jak się z tym czujesz? To na wyrost wszystko, bo to w ogóle nie ta jakość. Kuc jest no, wielkim artystą naprawdę. I raczej nie czułem takiego jakiegoś związku z Kucem. Oczywiście poza ogromnym szacunkiem dla jego dorobku i dla jego postaci w ogóle, prawda? Bo to Kazimierz Kuc jednak był taką osobą, która do końca swojego życia był bezkompromisowy i mówił w sposób otwarty to, co uważa na temat tego wszystkiego, co się dzieje. Ale na pewno to był też jakiś rodzaj dyskursu z jego propozycją, prawda? Z jego wizją Śląska i na przykład i w filmie Ewa, i później w filmie też Miłość Mieście Ogrodów, z Ingmarem Ulquistem jakby proponowaliśmy pewne sceny, które były jakby reinterpretacją scen z jego filmów. Takich kanonicznych scen, prawda, jak kobieta obmywa mężczyźnie nogi. To w filmie Ewa była scena, jak kobieta w wannie obmywa mężczyznę, który został przysypany w biedaszybie. Prawda? I w Ewie też takie były różne sytuacje. Czyli taki rodzaj jednak dialogu, no bo jednak Kuc ustanowi pewien kanon, prawda? Taki nienaruszalny kanon sztuki filmu traktującego o Śląsku. Ale to był dialog, czy dyskusja, czy sprzeczka? Dialog i reinterpretacja i wpisanie w współczesność, prawda? Wpisanie w pewnej takiej mitologicznej jakby sytuacji, bo Kuc jednak opisuje... On na bazie jakby realności, ale tworzy mitologię, prawda? Natomiast my tą mitologię kucowską chcieliśmy wpisać w współczesność, która jest tu i teraz. Masz w głowie taki film o Śląsku? Chciałbyś o Śląsku jeszcze robić jakieś filmy? Już nie. Powiedz, co decyduje o sukcesie w twoim zawodzie? Wiesz, ja bym nie przesadzał z tym sukcesem, to nie jest taki gigantyczny sukces, ale szczęście. Wiesz, po prostu miałem szczęście, że spotkałem kilku bardzo wybitnych twórców, z którymi miałem szansę współpracować. To na początku mojej drogi na pewno współpraca z Lechem Majewskim, prawda, bo i film Wojaczek, i film Angelus, to były takie filmy, które bardzo mi po prostu pomogły, prawda, które zwróciły uwagę, że ktoś taki w ogóle istnieje. I też mi to bardzo dużo dało w takiej przygodzie artystycznej, bo krótko mówiąc, po pierwsze Lechu, no, trochę starszy już człowiek i z większym doświadczeniem, ja nie chcę mówić, że był jakby mentorem moim, ale ten rodzaj dyskusji z nim przy tworzeniu filmów, tworzeniu wizji filmu, to był bardzo ciekawy proces, który mnie naprawdę bardzo dużo rzeczy nauczył i to na pewno. Potem spotkanie z Jerzym, z Kolimowskim, dwa filmy, prawda, z Piotkiem Dumałą, no i z innymi, czy z Ingmarem Ulquistem, potem długa współpraca, prawda, też na poziomie pisania scenariusza, współreżyserii. To były wszystko takie elementy, które, no, że trafiają na właściwych ludzi po prostu, no takie miałem szczęście. Robiłeś projekty od początku swojej kariery, które od razu w zamierzeniu miały trafić do szuflady. One zawsze były do szuflady, niektóre udało się wyjąć z tej szuflady, ale miałem więcej energii, wiesz, żeby je wyciągać z tej szuflady i tam, natomiast teraz już bardzo lubię je tak jednak sobie wieczorkami czytać i potem z powrotem wkładać i pomyśleć, a właściwie po co ja to mam robić. Film o Śląsku, to film o czym? To są zawsze filmy w moim przypadku bardzo takie, wiesz, no, jakieś osobisto nawiązujące do czegoś tam. Bo reżyser także... zwykle opowiada o sobie, no, prawda? Tak, no właśnie, to niestety trudno się od tego uwolnić. I w związku z tym, że mieszkam teraz w Kotlinie Kłodzkiej w Międzygórzu, to jakby na co dzień konfrontuję się z sytuacją
historii tej ziemi, prawda? Czyli, że tam kiedyś mieszkali Niemcy po prostu, prawda? Że pozostały ślady po ich kulturze, po ich obecności. I myślę o takim filmie, bardzo takim filmie utrzymanym w takim, powiedział, melancholijnym klimacie. Też filmie, który jest studium właśnie natury, pejzażu, rejestracją tych śladów, które po nich zostały i taką oczywiście bardzo egzystencjalną refleksją i baza jakby filmu jest oparta na odniesieniach do tekstów Becketa, bo to jest też dla mnie bardzo ważna postać, więc jest to jakby wpisanie Becketa w ten krajobraz, tam pejzaż metafizyczny Kotliny Kłodzkiej. Jesteś na takim etapie swojego życia, w komfortowej sytuacji, że możesz wybierać wśród atrakcyjnych ofert. Ja teraz postanowiłem, wiesz, bo ostatnio raczej poszedłem w takie autorskie swoje rzeczy, czyli zrobiłem film Outsider, później zaraz napisałem scenariusz kolejnego filmu i raczej już chcę się skupić na stare lata na własnych projektach, a po drugie, wiesz, ja jednak jestem już starszym pokoleniem i siłą rzeczy, wiesz, zawsze jest tak, że wchodzi nowe pokolenie, prawda? Nowe pokolenie operatorów, reżyserów, producentów, krytyków filmowych i oni ustanawiają jakby nowy język kina i nową problematykę kina. I mnie niekoniecznie to musi odpowiadać, prawda? Być takim trochę outsiderem, tak jak tytuł tego filmu. Mieszkam teraz w lesie i ogromną przyjemność mi sprawia chodzenie po lesie, czytanie książek, pisanie scenariuszy do szuflady i uprawianie rysunku, tak jak to kiedyś robiłem.